No cóż, prezydentowi Mościckiemu mówiłem, będąc jeszcze w przedszkolu, mówiliśmy wierszyki na stadionie w Spale, prezydentowi Mościckiemu. Pamiętam go wielokrotnie, proszę pana, bo przyjeżdżał tutaj do kościoła, bo ksiądz Kowalski był jego jednym z wielu kapelanów. Bardzo mądra, inteligentna postać, ksiądz Kowalski Stanisław. I prezydent Mościcki przyjeżdżał do kościoła w południe i siedział po prawo przy ołtarzu, po prawo w tej ławce takiej z Michaliną, no i tam jeszcze ten kapitan Ropelewski. I przyjeżdżało 5 osobowych samochodów firmy Cadillac. A prezydenta, ten piąty, tym się różnił, że miał srebrny, duży orzeł z tyłu na kufrze. A te 4 pozostałe to już towarzystwo, otoczenie, prawda, i tu często bywał, a będąc już, bywał też u doktora Pawlaka, korzystając z jego usługi, z jakiejś potrzeby. Jan Pawlak tutaj, gdzie teraz Zięć mieszka, ten dom, to taki elitarny dom był tam i ten, no, Kolbe bywał też, też bywał, bo tutaj było poświęcenie kościółka. To w tym czasie był i Kolbe też na poświęceniu. No oczywiście prezydent Mościcki i cała świta no, byli na tym poświęceniu. Ale jeszcze sięgnę dalej, kiedy jeszcze te wcześniejsze odbudowy były kościółka, bo on był wielokrotnie dewastowany. W 14 roku bardzo był skrzywdzony i to jeszcze za cara, kiedy była ta pierwsza odbudowa, tamte zdjęcia pan ma, nie, tego starego kościółka, to ksiądz Dyrzewski, przemawiając i witając cara na poświęceniu, zapytał, w jakim języku ma przemawiać. Car pozwolił w polskim. Mikołaj II zrobił gest, pozwolił księdzu mówić po polsku. No ale tak on później skończył bardzo smutnie, ten cały Mikołaj II.